Cześć kochani, witam was ciepło i serdecznie na moim kanale. Przepraszam, że wczoraj filmu nie było, ale ja naprawdę nie miałam totalnie czasu kompletnie na nagrywanie. Dzisiaj myślałam, że już też nie znajdę, ale że tak powiem wpadłam na chwileczkę, dlatego że byłam u kosmetyczki, zrobiłam paznokcie, ten sam kolorek. A co tam? Są wakacje, będę szalała w neonki. I tak, wczoraj nic nie nagrywałam, dlatego że wczoraj mieliśmy pana od mieszkania. Zeszło mu się tutaj prawie 2 godziny, razem z kamerzystą był, więc troszeczkę zeszło. Dzisiaj rano też był, robił jeszcze spacer po mieszkaniu, ale tym sposobem, że już u mnie byli wszyscy, co mieli być do tego, aby mieszkanie zostało wystawione na sprzedaż. Mieszkanie mam po prostu posprzątane i mogę was w sumie zabrać, żeby wam pokazać, jak wygląda moje mieszkanie, bo miałam kilka takich zapytań i na maila, i w komentarzach, czy mogłabym pokazać mieszkanie, czy można by było obejrzeć mieszkanie i czy mogłabym pokazać mieszkanie. Także ze względu na to, że parę osób było, a wiadomo, że ludzie są ciekawi, bo co, to wam pokażę, jak wygląda moje mieszkanie. Odwrócę was w drugą stronę. Przejdziemy się, mamy wszystkie pokoje wysprzątane, więc mogę was spokojnie oprowadzić po moim mieszkaniu. Teraz was odwracam w drugą stronę i rozpoczynamy przejście od drzwi wejściowych. I na dzień dobry wchodzimy do Ksawerego, do pokoju. Jest Ksawery. Tak wygląda Ksawerego pokój. Chodzi metrażowo, tak? Jest duży. Tutaj ma naklejkę swojego klubu górniczego. Wychodzimy, tu mamy szafy, mamy pawlacze. Tych szaf nie będzie docelowo. Tu mamy wejście do łazienki, do toalety. Pokój Nikoli, ale wam zrobię tour po mieszkaniu. Jest pokój Nikoli. Heja? Są pozabierane wszędzie zdjęcia. O, jest już i Azji. Azji mnie pilnuje. Także mamy pokój Nikoli. Z drugiej strony szafa. Tam pochowane są zdjęcia. Do toalety poszedł Ksawery, więc na razie tam nie wejdziemy. Zresztą toaleta jak toaleta jest mała. Łazienka. Jest spora i jest dużo miejsca, dlatego że nie mamy tutaj pralki. Pralka jest właśnie w toalecie, w zabudowie. I później idziemy przemarszem. Tutaj mamy kuchnię, w której odbywają się nagrywki na YouTube. Następnie mamy rozburzoną w połowie ścianę, mamy salon, tam jest nasza sypialnia. Także tak to wszystko wygląda, kuchnię już znacie i nasza sypialnia. Sypialnia, biuro, magazyn to jest pomieszczenie wielofunkcyjne w zależności co jest potrzebne. Także tak się to wszystko prezentuje i wyjście na balkon i widok z balkonu. Tu strefa relaksu i nasz widok. Także tak wygląda moje mieszkanie. Już nie jest wielką tajemnicą. Ci, co byli ciekawi, jak mi się mieszka, to tak mi się mieszka, tak nam się mieszka. Także tak, pojechałam jeszcze dzisiaj do Lidla. Byłam chwilę po kosmetyczce, dlatego że nie mam na dzisiaj obiadu. Nie miałam kiedy przygotować. O godzinie 7 poleciałam z psem na spacer. Później jeszcze się brałam troszeczkę za ogarnianie mieszkania, bo o 8:30 miał przyjść właśnie pan, żeby robić spacer po mieszkaniu, nagrywać, więc był w sumie koło 9:00. Później poszłam do lodziarni, wcześniej też byłam w lodziarni, musiałam wszystko przygotować, po prostu nie miałam kiedy kompletnie odpalić dla was ani dzisiaj, ani wczoraj kamery. I teraz zrobiłam przerwę między 13 a 15, bo na 13 byłam u kosmetyczki. Prosto od kosmetyczki pojechałam do Lidla, zrobiłam niewielkie zakupy, tylko takie bardzo podstawowe, co mi się chwyciło, niektóre z przypadku. Dlatego, że na większe zakupy pojadę wieczorem. Za pół godziny wracam do lodziarni, wstawiłam tylko wodę, bo Ksaweremu robię pierogi, które właśnie po to pojechałam do Lidla, żeby je kupić. I już wam pokazuję, Ksawery teraz lubi te pierogi z truskawkami i z serem, a ja oczywiście dla siebie i dla męża kupiłam te z serem. 2 opakowania, co by nie było. Rozpoczynamy bardzo krótki, szybki haul z Lidla. Resztę zakupów pokażę wam wieczorkiem, jak już wrócę, bo jeszcze dzisiaj jadę jednak i jadę TK Maxa. Więc obstawiam, że kupię troszkę więcej tych rzeczy, zrobię mierzymy, w przyszłym tygodniu odwiozę prawdopodobnie, chyba że trafię bluzę, bluzę zapinaną na suwak, bo takiej bluzy poszukuję, nie mam takiej bluzy, jest mi bardzo potrzebna,
Mam jedną, ale jest już na maksa zniszczona. Później w Lidlu kupiłam jeszcze bułeczki. 8 sztuk. Ogólnie przechodzę już na dietę, ale stwierdziłam, że chyba jeszcze nie od tego tygodnia, bo to jest bez sensu, żebym ja sobie wprowadziła dietę i w ogóle wszystko, cały styl życia zmieniła, bo już mam swój plan. Pewnie przejdę jeszcze raz na tą książkę Anki Dziedzic, ale mąż mi uświadomił, że my w tym tygodniu wyjeżdżamy w góry, że to już nie jest za 2 tygodnie, że te 2 tygodnie to już minęło i że my jedziemy w następny czwartek. Więc zostało niecały tydzień do naszego wyjazdu. Ja jestem mega, mega szczęśliwa. Po prostu w końcu, nareszcie. Mam nadzieję, że się nic takiego nie wydarzy, co nam tego wyjazdu nie popsuje. Choćby deszcz padał, to i tak będzie fajnie. Jedziemy tam bardzo dużą grupą ludzi, więc prawdopodobnie niewiele tam będę nagrywała albo i nic. Wszystko zależy od tego, co będziemy robić, jak będziemy spędzać czas, bo jeżeli będziemy cały czas w tym samym towarzystwie, w jednej grupie i cały czas w domku, no to niestety nie nagram Wam niczego, bo no, osoby obce u mnie na kanale nie będą. Dobrze, kolejną nowością, jaką zakupiłam, to jest z Dobrej Kalorii i to jest na okrągło przekąska owoce z kakao i olejem pomarańczowym. Olejkiem, co tu pisze? Olejkiem pomarańczowym, tak. Nie wiem, powiem szczerze, co to jest, ale zobaczyłam to i stwierdziłam, że to na pewno musi być dobre. Zero dodatku cukru, 100% natury, kulki superfoods. Fajnie. I tu mają być pomarańcze, orzechy. Woda mi się gotuje, muszę jej pilnować. Pomarańcze, orzechy i chyba migdały. I co to było? Daktyle, migdały, orzechy, nerkowce. Kakao w proszku, wiórki kokosowe, olej pomarańczowy i to jest cały skład tego. Ja już to otwieram, bo muszę to spróbować. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Leżało przy kasie. Boże, nie mogę tego otworzyć. Po prostu jak ja nie... No, a jestem taka głodna, że już teraz bym to z opakowaniem zjadła. No nic, no nie otworzę teraz tego. Dobra, kupiłam jeszcze 4 banany. Kupiłam czereśnie, pół kilograma 4,99, czyli za kilogram wychodzi dyszkę, niecałą, a wczoraj poszłam po czereśnie na targi, jak zobaczyłam, że u nas czereśnie wczoraj kosztowały 20 zł, to stwierdziłam, no niepoważni są ci ludzie. 2 tychy za czereśnie w środku sezonu, także kupiłam 2 opakowania tych czereśni, chleb żytni bez drożdży, bo u nas to podstawa. Oczywiście nie mogło zabraknąć 2 razy spód do pizzy. To już jest jakiś klasyk w naszej lodówce, ledwo znika, zaraz uzupełniam. No i to kupiłam z przypadku, bo jest cukier na promocji, zapomniałam o tym cukrze, później stwierdziłam, jak sobie przypomniałam, byłam już przy kasie, stwierdziłam, że pojadę później, bo jest 4 w cenie 2 i stwierdziłam, że i tak będę wieczorem wracała z TK Maxa z Lublina, więc zajadę do Lidla, zrobię resztę zakupów, tylko tyle rzeczy kupiłam, no i te pierogi, tak? I stwierdziłam, że zrobię wieczorem większe zakupy, bo teraz po prostu szkoda mi czasu, muszę zagrzać te pierogi i polecieć, poczekajcie, bo ja nie wytrzymam, jak ja tego nie otworzę, i polecieć muszę z powrotem do lodziarni, więc siłą rzeczy nie miałam czasu się cofać za tym, a pani przede mną akurat miała 2 aplikacje i tylko na jedno weszło. Nie wiedziała, że na jednym rachunku nie mogą być 2 aplikacje uruchomione i tym sposobem odłożyła ten cukier, a ja sobie go wzięłam. Gdy pani go nie odnosi, ja sobie go wezmę, bo zobaczyłam, dopiero przypomniałam sobie, że jest taka promocja. Słuchajcie, otworzyłam tą paczkę i tego jest jakoś strasznie mało. Dziękuję, do widzenia. Tyle. Jest 1, 2, 3. Leci mi w czekoladzie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kuleczek. To kosztowało 5 z hakiem. No, powiem szczerze, myślałam, że jest tego troszkę więcej. Ale jakie dobre. Genialne. Ale pyszne. Okej, okay. A jak się to ma w gramaturze? Opakowanie ma 65 gram. W 100 gramach jest 356 kalorii, czyli tu mamy jakieś niecałe 200 kalorii. Tłuszcz 100 gram ma 9,8, więc tu jest jakieś 6 z hakiem. I białko 8,8, więc jest jakieś 5 gram białka. Fajna przekąska, bardzo genialny skład. Wydaje mi się, że jak coś się chce słodkiego, to to fajnie zasłodzi, bo te kakao daje takiego posmaku
gorzkości, ale w środku jest słodka pomarańcza. Ten olej pomarańczowy. Genialne, powiem Wam szczerze. Zraziła mnie ilość, ale bardzo dobre. Kupię jeszcze jedno później. Będę miała na moje odchudzanie, na moje zachcianki. Chociaż moje zachcianki kończą się tym, że ja zawsze się pakuję po owoce. Nie wiem dlaczego, po prostu mam taką fazę na owoce, że czereśnie, melona, arbuza, no i z warzyw bób mogłabym jeść na okrągło. Ja za to kocham właśnie wakacje. Za to, że i maliny. Po prostu maliny to ostatnio tak jem na okrągło, szok. Jeszcze mam ochotę na borówki, ale no na razie są w cenie dość drogie. Teraz jakaś promocja jest, może później kupię, bo w Biedronce chyba są po 9,90 dzisiaj, a do Biedronki też muszę dzisiaj zajechać. Mam jeszcze fasolkę szparagową, tylko nie mam jej kiedy ugotować. Może dzisiaj poobieram i jutro ugotuję. No po prostu takie rzeczy bym mogła jeść na okrągło. Jutro też wcześniej zamknę pewnie lodziarnię, bo jutro idziemy do teścia na imieniny. Teść robi grilla, więc jutro po prostu troszeczkę odetchnę po południu. Późnym popołudniem, więc do popołudnia, do imprezy będę na pewno w lodziarni, a później z lodziarni się uzawinę i jedziemy na grilla. Także tak, fajnie, cieszę się. Dobra, odezwę się do Was później, jak pojadę do TK Maxa, może coś w TK Maxie Wam nagram, a jak nie, to odezwę się później z zakupami, bo dzisiaj raczej będzie film typu haul zakupowy. Więc już 8 minut gadam o zakupów, jak pies napłakał. Dobra, trzymajcie się, na razie, do później. Wiecie co? Tak mówiłam, że kupiłam czereśnie, a to są wiśnie. Boże, jakie kwaśne. A ja kupiłam dwa opakowania. No to przepłaciłam. Tak się zastanawiałam, co to ludzie tego nie biorą. Taka okazja, połowę taniej jak na targu. Super. No to pojem sobie teraz wiśni. Chyba będzie kompot. Ale kwaśne. No i kochani, już wróciłam z Lublina. Mamy 21. Byłam jeszcze w paczkomacie, w TK Maxie w sumie nic nie kupiłam, oddałam, byłam w przymierzalni, trafiłam trzy fajne rzeczy, ale jedna się okazała, że jest za mała, tak się spodziewałam, bo było to z rozmiarówki dziecięcej, rozmiar 164, świetna bluza, ale było mi ciasno w niej. Miałam też fajną spódnicę skórzaną w kolorze kaki, taka spódnica już mi się dawno podobała. No ale niestety nie najlepiej na mnie leżała, więc stwierdziłam, że po coś takiego wrócę. Nie była droga, kosztowała 60 zł. Także całkiem fajna cena i to jest coś, co ja chciałam, ale no nic. Może taką nagrodę sobie zrobię, jak troszeczkę na tej siłowni posiedzę, spędzę tam czas i troszeczkę mi zejdzie i będzie lepiej wtedy na mnie leżała, to może mi się bardziej ona spodoba, bo ogólnie mi się podobała, ale na wieszaku. I co jeszcze? I przymierzyłam spodnie, ale w spodnie to już po prostu były tak szerokie, że je zapięte włożyłam i ściągnęłam. Więc takie oto moje zakupy. Szukałam bardziej torebki i szukałam bluzy na zamek. Były fajne bluzy, ale niestety były L-ki, XL-ki. W S-kach nie było nic kompletnie. Poszłam później jeszcze do Waltersportu. I gdzieś jeszcze byłam? Nie, nigdzie więcej nie byłam. Obok mamy Go Sport, ale w Go Sporcie byłam ostatnio, nic tam takiego nie widziałam, jak byłam z Ksawerem po buty. I tyle, wróciłam do domu, wszystko mi się udało na szczęście oddać. Dzisiaj mnie pani nawet o kartę nie poprosiła, o numery karty, więc tak naprawdę wczorajsza pani miała z tym problem, dzisiejsza nie miała. I tak, zajechałam jeszcze do Lidla, miałam zrobić resztę zakupów. Ale wpadłam do tego Lidla i tak naprawdę kupiłam dwa razy jajka i zaraz wstawiam, bo mam ochotę dzisiaj na jajka na twardo. Kupiłam orzeszki i kupiłam dwa jogurty naturalne. Jeden bezlaktozowy i jeden 0% tłuszczu. I oto moje dzisiejsze całe zakupy z Lidla. Nic więcej nie kupowałam, do Biedronki już nie zdążyłam pojechać, byłam jeszcze w paczkomacie, musiałam odebrać sobie syfon, bo mi się popsuł, zamówiłam drugi. I tak mi minął dzień. Idę zaraz, zmywam makijaż, nakładam maseczkę i biorę się jeszcze za puzzle. Może je wykończę. Teraz systematycznie te puzzle układam, więc codziennie po troszku i w końcu dam radę. Także dziękuję Wam ślicznie za dzisiejszy dzień, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. I cóż, życzę Wam miłego dnia, dobrej kawy i do zobaczenia, do jutra być może. Pa!